Rowery Jednoślad.pl. Cześć, tutaj Leszek. Człowiek, zwłaszcza trenując, uczy się praktycznie przez całe życie. I po raz kolejny utwierdzam siebie w przekonaniu, że im gorszy dzień, im mniej tobie zależy, im mniej spodziewasz się efektów, tym lepiej tobie wychodzi. Zrobiłem wczoraj test FTP, kolejny po miesiącu, na skutek namowy jednego z moich followersów na Strawie, który to powiedział: kurczę, chyba masz złe dane wejściowe podane właśnie w konfiguracji i Zwifta, i Strawy, bo twoje FTP jest dziwnie niskie. I faktycznie miałem wpisany wynik FTP jakiegoś przeprowadzanego, nie pamiętam, miesiąc czy dwa miesiące temu, takiego testu, który ewidentnie mi nie poszedł, bo nagle okazało się, że moja moc spadła, ta średnia maksymalna moc spadła z 270 na 250 i ja też takie dane wpisałem, bo nie mam za zadanie oszukiwać samego siebie, bo to jest po prostu bez sensu i to jest najgłupsze, co można robić. Więc wszędzie w konfiguracji, czy to Strawy, czy to Garmina, czy też chociażby Zwifta, mam wpisane wszystko zgodnie z prawdą. Zarówno masę, jak i wzrost, czy chociażby wiek i w to wspomniane FTP. No i to jest akurat teraz bez znaczenia. Wsiadłem wczoraj na rower i sobie myślę, no dobra, zrobię już ten test FTP według procedury Garmina, czyli taki specjalny trening, na podstawie którego ma być estymowana moja maksymalna moc, jaką w stanie jestem podtrzymywać przez godzinę jazdy. Test trwa 20 minut i jest to taki specjalnie skonstruowany trening składający się najpierw z rozgrzewki, a potem z kilku 4-minutowych etapów. I każdy ten etap nakazuje tobie podtrzymywanie mocy na określonym poziomie, czyli zaczynamy powiedzmy od 220 W przez 4 minuty, potem 240, 50, 80, wreszcie 300, na przykład 10 i na podstawie waszych danych, czyli pulsu połączonego z utrzymywaną chwilową mocą, system jest w stanie powiedzieć wam wedle wskazówek testu Kogana, jaka jest wasza maksymalna moc, którą będziecie w stanie podtrzymywać przez dłuższy czas, w tym przypadku przez godzinę. Wynik wczoraj mnie naprawdę bardzo podbudował, niesamowicie wzrosła też moja motywacja. 280 W, co oznacza 3,33 W na kilogram mojej masy. To jest wynik dobry i niedobry. Dobry patrząc przez pryzmat progresu mojego. Przypomnę, że rok temu miałem FTP na poziomie 220 bodaj, nieco ponad rok temu. Dzisiaj jest 280, jestem z tego niesamowicie zadowolony. Jest to tak naprawdę średni wynik, zwłaszcza średni wynik w stosunku do zaawansowanych amatorów ćwiczących od lat. Już nie mówiąc o FTP, jakie są w stanie utrzymywać zawodowcy i nikogo tutaj nie dziwi na przykład 500 W. Nie wiem, czy patrzyliście chociażby na ostatnie czasówki, które miały miejsce na Fuelcie czy na Tour de France i tam średnia 500. Absolutnie nikogo nie dziwi. Co najwyżej niektórzy na mecie rzygają. To też się zdarza. I wczoraj też byłem bliski osiągnięcia właśnie tego stanu, ponieważ moje tętno przekraczało na końcu już tego testu FTP grubo ponad 170 uderzeń na minutę. Dla mnie to jest sporo i powyżej 170 uderzeń na minutę naprawdę już czuję się słabo. To jest w moim przypadku iście w trupa. A z trzeciej strony muszę wam powiedzieć, że miałem nadzieję, że wczoraj uda mi się osiągnąć jeszcze wyższe tętno, a że uda mi się przebić 180, bo chciałbym w rzeczywistości poznać swoje prawdziwe, maksymalne tętno, a test FTP jest najlepszą formą właśnie i najlepszym pretekstem do sprawdzenia właśnie tego. Kilka słów o tym jeszcze, w jaki sposób ten test miał miejsce. Moim zdaniem najlepiej test FTP jest robić na trenażerze, który ma w sobie miernik mocy. Dlaczego? Ponieważ w normalnej sytuacji, na normalnej drodze musielibyście znaleźć taki odcinek, na którym nie będzie wam w międzyczasie przez te 20 minut, czy tam 40, czy godzinę, w zależności od wyboru konkretnego testu, nic wam tam nie może przeszkadzać. Nie może być świateł, pieszych, nie może nastąpić żadna sytuacja, w której to będziecie musieli po prostu zwolnić albo wykorzystywać mniejszą siłę wkładaną w pedały. Po trzecie, trzeba mieć też oczywiście miernik mocy.
A trenażer już go ma, więc trenażer jest taką troszeczkę też symulacją warunków laboratoryjnych, gdzie nie będziecie mieli do czynienia z warunkami, czynnikami zewnętrznymi, po prostu. Po trzecie, po czwarte, zawsze test FTP na trenażerze jest powtarzalny. Nie ma żadnych zmiennych prócz waszej formy, już o czym wam też wspominałem, że właśnie najlepiej i najbardziej precyzyjne są pomiary te czasowe pomiędzy poszczególnymi etapami waszego rozwoju, które robicie na trenażerze. Po prostu. Zawsze są identyczne warunki. Nawet jeżeli trenażer przekłamuje parę watów w przód lub w tył, to zawsze o tyle samo. W każdym razie tyle chciałem wam powiedzieć, chciałem się naprawdę pochwalić, bo jestem niesamowicie podbudowany właśnie wzrostem formy i że wczoraj dałem radę, mimo że nic nie zapowiadało tego, że uda mi się osiągnąć jakiś niesamowity rezultat. Zastanawia mnie tylko jeszcze jedna rzecz, dlaczego Garmin wczoraj mi nie pokazał mojego progu mleczanowego, a jednocześnie zniknął poprzedni, który był wyznaczony na 163. uderzenia serca na minutę. To jest akurat bardzo ciekawe. Jeżeli wiecie, w jaki sposób inny wyznaczyć sobie próg mleczanowy, to dajcie znaka w komentarzu. Cześć. Rowery Ziemnoślad.pl.